Ciężkie życie polskiego kibica. Nowy, duży, międzynarodowy partner kryptoekipy. Revolut dodaje kolejne kryptowaluty. Jak wygląda hossa i jak będzie wyglądał przepływ kapitału podczas cyklu? Mamy duże, niesamowite wydarzenie w Crypto.com, a więc aplikacja mobilna związana z giełdą. No i na koniec Polak na Binance. Mamy naszą polską flagę na mapie Binance'a wśród 100 największych twórców, którzy rozpoczną start dużej platformy NFT. Cześć, z tej strony Maciej, witam serdecznie na moim kanale w kolejnej pobudce. Jeżeli jesteś nowy na kanale, koniecznie zostaw subskrypcję. Jeżeli te wideo będzie wartościowe, koniecznie zostaw łapkę w górę, podziel się komentarzem i oczywiście zaznacz dzwoneczek po to, żeby być na bieżąco. Oczywiście zaczynam od szybkiego komentarza co do meczu Polska-Słowacja. Wstyd, złość, załamanie, hańba. To wszystko ciśnie mi się, słuchajcie, na usta i gdzieś tam bardzo bolesna porażka dla mnie jako kibica naszej narodowej reprezentacji. Wiem, że wiele osób również odbiera to bardzo, bardzo podobnie. Natomiast, no niestety, po raz kolejny nasi nie dali rady rozpocząć dobrze dużej imprezy, a nie wiem, czy ta porażka właśnie ze Słowacją nie będzie skutkowała, że niestety, ale nie wyjdziemy z grupy. Ciężko być optymistą, ciężko patrzeć tutaj pozytywnie, natomiast tyle słowem komentarza. Nie będziemy tutaj, słuchajcie, się rozwijać. Oczywiście zapraszam na naszą stronę internetową. Są już materiały od Daniela, a więc który komentuje pod kątem Solare mecze. Możecie zawsze wieczorem wpaść na jego kanał. Są NFT newsy. No i oczywiście to, co dla nas najważniejsze, a więc nowe, duże partnerstwo. Giełda Probit Exchange jako nowy, duży, międzynarodowy partner kryptoekipy. Będą nagrody od Probitu. Będziemy tutaj wzajemnie się wspierać i wzajemnie będziemy budować tutaj markę Probit w Polsce, a również Probit będzie wspierał kryptoekipę. Także dziękujemy za wsparcie i mam nadzieję, że to będzie początek dużej przygody. Jutro live 21 i oczywiście na live'ie rozdamy już pierwsze nagrody z okazji tego partnerstwa. I jeżeli chodzi o jutrzejszego live'a, naszym gościem, słuchajcie, będzie Przemysław Karda, CEO projektu Tekra Coin. Jeżeli chcecie poznać ten projekt, zapraszam serdecznie. Przemek będzie pewnie koło godziny 21:15, a więc na początku standardowo wstęp i potem przemaglujemy, dowiemy się, czym jest Tekra Coin, o co chodzi w projekcie, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko się rozwija. Jeżeli macie pytania, grupa Hyde Park, hashtag Tekra Coin i zadajecie swoje pytania i potem te pytania zadamy Przemkowi. Oczywiście dzisiaj będzie jeszcze o Chiliz, dlatego że duże wydarzenie, listing na Coinbase Pro. Jeżeli nie widzieliście jeszcze również mojego filmu o Chiliz, a więc taki właściwie to jest film o Socios, który pokazuje aplikację i pokazuje, że można łączyć pasję z kryptowalutami i mieć naprawdę dobre wyniki, to Was serdecznie zapraszam. Ten film jest już oczywiście na moim kanale. Lecimy sobie dalej. Dzisiaj zaczynamy od trendów Google. Dzisiaj zastanawiamy się tak naprawdę, w którym miejscu cyklu jesteśmy i dzisiaj przypomnimy sobie, jak ważny jest przepływ właśnie pieniędzy podczas cyklu na rynku kryptowalut, po to, żeby uświadomić sobie, co może nas na tym rynku czekać. Natomiast jeżeli chodzi o trendy Google, jeżeli chodzi o Bitcoina, to jest ta niebieska kreska, to jest wykres ostatnie 5 lat i cały świat, a więc taki wykres, którym często się posługujemy. Niebieski wykres to jest oczywiście Bitcoin, czerwony wykres to jest Ethereum. Jeżeli chodzi o Bitcoina, ciągle nie przebiliśmy tego kluczowego, słuchajcie, zainteresowania, które było właśnie w grudniu 2017 roku, kiedy praktycznie wszyscy mówili o Bitcoinie, kiedy mieliśmy bardzo duże ruchy w social mediach związanych właśnie z Bitcoinem, duże trendy wyszukiwania. Gdzieś tam jeszcze ta hossa nie dała nam tutaj przebicia, a więc ja uważam, że również bardzo dużo tu mamy jeszcze do zrobienia. Jeżeli chodzi o Ethereum, to tutaj jak najbardziej na trendach Google był ten szczyt przebity, natomiast tak jak widzicie, gdzieś tam te spadki na Bitcoinie, spadki na altcoinach, ten powiedzmy strach, który gdzieś tam wszedł na rynku, kiedy wiele nowych osób zaczęło sprzedawać swoje kryptowaluty, również jest to odzwierciedlone właśnie na Google Trendach i widać, że ten zainteresowanie spada. Natomiast ja uważam, że mamy coraz więcej pozytywnych sygnałów, które pozwalają nam myśleć, że pójdziemy jednak w drugą odsłonę hossy i być może w drugą odsłonę
odsłonę alt sezonu, ale o tym zaraz sobie porozmawiamy. Natomiast ciekawe zdjęcie, jeżeli chodzi, słuchajcie, o Salwador, o którym mówi się oczywiście bardzo dużo w kontekście tego, jak adoptuje kryptowaluty. Mamy tutaj Salvador Real Estate, a więc nieruchomości w Salwadorze, pionowa kreska w górze. Myślę, że wielu inwestorów będzie patrzyło gdzieś tam na Salwador przychylnym okiem, natomiast to jest absolutnie początek. Jesteśmy oczywiście standardowo na indeksie Fear and Greed, poziom, słuchajcie, 66, a więc poszliśmy w górę. Rynek zaczyna być znowu chciwy, widać ten wzrost cen, widać, że gdzieś tam ten sentyment się zmienia, natomiast nie jest jeszcze on na odpowiednim poziomie, ale tak jak widzicie, przesuwamy tutaj się w kierunku tej ekstremalnej chciwości i powoli te nastroje inwestorów stają się coraz lepsze. Oczywiście widać to w cenach. Bitcoin jest w okolicach 40 tysięcy dolarów, obecnie 39 928. Byliśmy już, słuchajcie, powyżej 41, a więc wczoraj byliśmy już na poziomie 41 600. No i oczywiście ja uważam, że ten poziom 40 tysięcy, a więc utrzymanie tych 40 tysięcy z punktu takiego sentymentu jest bardzo, bardzo ważne. Jeżeli przebijemy 40 tysięcy, jeżeli będziemy balansować w okolicach 40-45 tysięcy, to jest absolutnie dobry sygnał dla rynku. Jeżeli chodzi o altcoiny, to tak jak wiecie, wiele altcoinów nie wróciło jeszcze absolutnie do poziomów, do tych szczytów, które widzieliśmy podczas tej pierwszej odsłony, tak jak ja nazywam, pierwszej odsłony alt sezonu. Natomiast są pozycje, które idą bardzo dobrze. Chili, słuchajcie, nasze 22%, a więc mamy 0,35. Kilka innych pozycji również radzi sobie całkiem nieźle. Natomiast ja obecnie, tak jak wiecie, jedyne pozycje, które dokupuję, jest to pozycja na Bitcoinie, nie kupuję żadnych altcoinów, szukam gemów, to Wam pokazuję, jeżeli będę coś kupował, oczywiście dostaniecie ode mnie informacje na grupie Edukacja oraz pewnie również w pobudce na YouTubie. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. No i oczywiście to, o czym dzisiaj chciałem z Wami porozmawiać, to przepływ kapitału podczas cyklów. Trzeba to znać, trzeba o tym wiedzieć, jak to wszystko się zmienia, bo to pomoże Wam ułożyć Wasz portfel i pokazać, w jaki sposób zachowują się duzi inwestorzy, ale również inwestorzy, powiedzmy, średniego kalibru, ale jednak z doświadczeniem. Bitcoin jest cykliczny, Bitcoin jest powtarzalny, a ruch pieniądza na rynku również jest powtarzalny. Tak było i mamy do tej pory często potwierdzenia właśnie tego wykresu. Warto znać ten wykres i warto wiedzieć, jak wygląda przepływ kapitału. Ja o tym wspominam co jakiś czas i myślę, że dzisiaj jest absolutnie dobry czas, bo być może zaczynamy cykl od nowa. No i teraz tak, oczywiście na początku są waluty fiducjarne, a więc złotówka polska, euro, dolary i wszystkie inne waluty, którymi wchodzimy. Zazwyczaj jest tak, że tą pierwszą pozycją, do której płyną fiaty, w którą wchodzą inwestorzy, jest to Bitcoin. Nie ma w tym nic dziwnego, Bitcoin jako najważniejsza pozycja na rynku, jako pozycja numer jeden, jeżeli chodzi o kryptowaluty, pozycja, która dzisiaj nie jest już tylko spekulacyjna, ale wiele osób kupuje Bitcoina również długoterminowo, traktuje to jako taką lokatę kapitału, być może przenoszenie wartości i naturalne jest to, że ten cykl zaczyna się właśnie od Bitcoina i waluty fiducjarne płyną do Bitcoina i wiele inwestorów liczy, żeby zarobić tutaj na samym Bitcoinie. W momencie, kiedy rynek jest przeładowany, kiedy Bitcoin osiąga bardzo dobre wyceny i inwestorzy czują, że z Bitcoina nie wyciągną już gdzieś tam dużej kwoty, że ten Bitcoin nie zrobi już bardzo dobrych wyników, nie pójdzie kolejne 100%, kapitał przenosi się na tak zwane large capy. Large capy oczywiście to są główne kryptowaluty, to są największe kryptowaluty. Tutaj takim przykładem large capu dla mnie jest oczywiście Ethereum, a więc pozycja numer 2 na rynku. No i w momencie, kiedy, tak jak mówię, ten Bitcoin jest przeładowany, kiedy spada jego dominacja, a obecnie, słuchajcie, mamy znowu wzrost dominacji Bitcoina. Jesteśmy już na poziomie 44%. Pamiętamy, kiedy Bitcoin był przeładowany, było widać, jak spadała dominacja Bitcoina i wiele altcoinów robiło naprawdę dobre wyniki. Te wyceny, które mieliśmy, czy to na Torchainie, czy to na Polkadot, czy to na Ethereum, one były duże. Natomiast w momencie, kiedy mieliśmy załamanie, spadł Bitcoin, znowu wszystko musi zacząć się tak naprawdę od początku. No i oczywiście large capy, czyli te najważniejsze rzeczy i potem mamy dokładnie tą samą sytuację, kiedy one są już wypompowane, kiedy inwestorzy czują, że muszą zdywersyfikować swój kapitał. Oczywiście słowo dywersyfikacja nie jest tu najlepsze, bo tak jak wiecie, że ja uważam, że dywersyfikacja z krypto do krypto to nie jest dywersyfikacja, ale tak to nazwijmy w obrębie rynku kryptowalut, przenoszą swój kapitał na te właśnie średnie capy i na końcu są low capy, a więc wszystkie gemy, wszystkie małe pozycje. Jeżeli
popatrzymy sobie na to, co wydarzyło się do tej pory, można powiedzieć, słuchajcie, że doszliśmy do tych mid-capów, że tutaj one złapały fajną wycenę, natomiast wiele gemów nie złapało dużych wycen podczas tej hossy. Oczywiście osoby, które są dłużej na rynku, które są ze mną od Bessy, najwięcej zarobiły na low capach, bo myśmy najwięcej zarobili na pozycjach takich jak Torchain, takich właśnie jak Ferrum Network, takich nawet jak Polkadot, które oczywiście nie było tym low capem, ale myśmy Polkę kupowali w okolicach 2, 3 czy 4 dolarów, a więc to był dobry czas na wejście w tego typu projekty. No i teraz słuchajcie, oczywiście, co musi się wydarzyć, bo wiele osób dzisiaj nowych gdzieś tam zaczęło bardzo mocno inwestować właśnie w mid capy i w low capy. Ja uważam, że powinniśmy robić po kolei, a więc jeżeli ty jesteś nowy na rynku kryptowalut, to w mojej prywatnej opinii nie jest to porada inwestycyjna, powinieneś zacząć od inwestycji właśnie od Bitcoina, czy to na przykład od Ethereum. No i teraz słuchajcie, tak naprawdę widzimy, że Bitcoin powoli odbija, Bitcoin powoli idzie w górę, mamy coraz więcej dobrych sygnałów pokazujących, że mimo wszystko jesteśmy ciągle w hossie i Bitcoin może zrobić dobre, nowe poziomy. Dopiero kiedy Bitcoin zrobi dobre poziomy, kiedy gdzieś tam inwestorzy poczują, że to jest już moment, kiedy należy przerzucić swój kapitał, bo jeżeli na przykład pójdziemy po nowe ATH na Bitcoinie, nie wiem, na 70 czy 80 tysięcy dolarów, no to trudno, żeby gdzieś tam Bitcoin zrobił jeszcze 100%, czyli powiedzmy, żeby poszedł na 160 i wtedy wiele osób będzie szukać możliwości lepszego zarobienia, lepszego zwrotu ze swojej inwestycji i to jest absolutnie normalne. Oczywiście, tak jak mówię, moim zdaniem low capy, te małe projekty jeszcze podczas tej hossy nie wybuchły. Jeżeli będziemy mieli hossę, uważam, że dobre, małe projekty mogą zrobić naprawdę dobre wyniki i wiele naszych małych pozycji, jeżeli oczywiście będzie hossa, da jeszcze fajnie zarobić, natomiast trzeba wiedzieć o tym przepływie. Teraz cykl musi się powtórzyć, musimy mieć nowy, dobry wynik na Bitcoinie, inwestorzy muszą pójść na large capy, na medium capy te i na końcu na low capy i zobaczcie tutaj jedną bardzo ważną rzecz, że z low capów zazwyczaj inwestorzy wracają do Bitcoina, a więc w momencie, kiedy są dobre zwroty na pozycjach, dobre zwroty na tych trzech pozycjach czy na low capach, wracają do Bitcoina i docelowo też wiele osób wraca potem do walut fiducjarnych, a więc realizuje swój zysk. Dla mnie tutaj oczywiście wygląda to trochę inaczej, bo ja jeżeli chodzi o medium capy i low capy, to wychodzę do stablecoinów, a więc zabezpieczam swój kapitał, nie wychodzę z rynku kryptowalut, bo nie mam takiej potrzeby, natomiast chciałbym mieć duży kapitał w stablecoinach, którym nie będę wracał bezpośrednio na rynek, a będzie on mi służył do pasywnego zarabiania podczas bessy, podczas spadków. Jeżeli mnie oglądacie dłużej, to pewnie tą taktykę już znacie. No i oczywiście, tak jak napisałem na Twitterze, jeżeli chcemy, żeby ruszyły się te dwie ostatnie rzeczy, musi ruszyć się Bitcoin, muszą ruszyć się large capy. Można powiedzieć, że ten cykl został przerwany i wracamy znowu do Bitcoina. Rośnie dominacja Bitcoina, a jeżeli chodzi o te large capy, to wiele pozycji jest na sporym minusie. Jeżeli patrzymy sobie na Ethereum 2495 i jesteśmy, słuchajcie, obecnie 42% poniżej ATH, które było na poziomie 4356 dolarów. Mój poziom podczas hossy dla Ethereum to jest między 5 a 10 tysięcy dolarów za jedno Ethereum, a więc ja tutaj swoich poziomów nie zrealizowałem i dla mnie nawet te maksimum historyczne, a więc te ATH na Ethereum nie było właśnie tym poziomem, który mnie interesuje, jeżeli chodzi o Ethera. Jeżeli chodzi o kolejną pozycję, moją pozycję fundamentalną, to jest oczywiście Polkadot. To jest najważniejsza pozycja w moim portfelu po Bitcoinie i po Ethereum. Również jesteśmy tutaj na sporym minusie, obecnie 20, prawie 4 dolary i jesteśmy, słuchajcie, 50% poniżej ATH, które było na poziomie 49 dolarów. Cykl musi się powtórzyć, historia musi zatoczyć koło, jeżeli chcemy otwarcie mówić o tym, że ta hossa trwa dalej, że ona jest przeburzona. Oczywiście ramy czasowe mogą być tu absolutnie wydłużone. Tak jak mówiłem, być może okres wakacji, a więc lipiec, sierpień, to będzie okres tego spokoju, to będzie te balansowanie, to będzie może ta stabilizacja cenowa dla Bitcoina. Natomiast w momencie, kiedy nie mam jeszcze potwierdzenia, że rzeczywiście ten kapitał zaczyna gdzieś tam przepływać, nie dotykam moich altcoinów. Natomiast jeżeli historia się powtórzy, i będzie tak jak do tej pory, to co ja wyczułem absolutnie na początku hossy i dzięki temu zrealizowałem, mimo że za mało, ale 30% swoich pozycji, to w momencie, kiedy Bitcoin będzie rósł, kiedy będzie szedł być może w kierunku nowego ATH, będziemy mieli wybicia na
pojedynczych pozycjach. A więc będzie dzień, że Binance Coin pójdzie bardzo mocno, będzie dzień, że gdzieś tam Ethereum pójdzie bardzo mocno, będzie dzień, że Cardano pójdzie bardzo mocno i dla mnie już to będą sygnały, że trzeba realizować kolejne swoje poziomy. To jest mega, mega ważne. Słuchajcie, nie warto gdzieś tam czekać na hossę. Ja Wam mówię o tym bardzo często. Jeżeli Twoja pozycja robi dobry wynik, to należy realizować zyski. Oczywiście nie jest to porada inwestycyjna, natomiast warto wiedzieć o tym przepływie i warto raz na jakiś czas o tym przypominać. Lecimy sobie dalej. Oczywiście jesteśmy na kompariku. Bitcoin jest nadal trzymany przez hodlerów. Tak wynika z raportu Glassnode. Wielu inwestorów, którzy kupili najpopularniejszą kryptowalutę na początku tej hossy, do tej pory jej nie sprzedało. Ja oczywiście swojego Bitcoina nie sprzedaję w ogóle. Dla mnie obecność na rynku kryptowalut ma doprowadzić do tego, że mam zbudować sobie duży portfel, portfel w stablecoinach, portfel w pozycjach fundamentalnych i właśnie te małe kapy, na których zarabia się najwięcej, te średnie kapy mają spowodować to, że mogę tego Bitcoina w dobrych cenach dokupić więcej. Natomiast ciągle nic się nie zmienia, długoterminowi hodlerzy trzymają Bitcoina, słabe ręce sprzedają Bitcoina, pokazywaliśmy to na wykresach, nie tylko na Glassnode, jak to wyglądało i na razie tutaj nic się nie zmienia. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Oczywiście kolejny duży news dzisiaj to Revolut, który dodaje kolejne pozycje, między innymi, uwaga, One Incha. Dodaję One Incha, słuchajcie, i zobaczmy sobie, jaka jest dzisiaj cena One Incha, jak to wygląda. Tak jak wiecie, jest to również jedna z pozycji, którą staram się uzupełniać, staram się trzymać, być może nawet na dłużej, 3,80, a więc poszliśmy, słuchajcie, trochę w górę, ale również jesteśmy tutaj minus 50% poniżej ATH, natomiast dodanie One Incha przez Revoluta, duża rzecz. Natomiast też pamiętajcie o tym, że jeżeli chodzi o Revoluta, ciągle mamy tam możliwość zakupu kryptowalut, natomiast nie jest to taki klasyczny portfel, a więc nie możemy kryptowalut zakupionych na Revolucie przenieść na swój portfel i dopiero w momencie, kiedy zostanie to wprowadzone, to będzie moim zdaniem ten moment przełomowy, to będzie ten prawdziwy, tak jak to nazywamy, game changer. Lecimy sobie dalej. Mamy taki artykuł na Bin Crypto dotyczący fantokenów, dotyczący tokenizacji sportu. Kibice podzieleni w sprawie fantokenów drużyn sportowych. Oczywiście zostało tu wspomniane Chilis, została wspomniana reprezentacja również Francji czy Hiszpanii, która gdzieś tam indziej ma swoją tokenizację. Natomiast w mojej prywatnej opinii, tak jak wiecie, ja jestem ambasadorem Chilis, ale patrzę na Chilis gdzieś tam po środku. Staram się zawsze stać po środku, mimo że reprezentuję ten projekt, ale uważam, że tak naprawdę kibice nie są podzieleni, ale nie znają jeszcze prawdziwej wartości, jaką wnosi tokenizacja sportu, jaką gdzieś tam wnoszą fantokeny. Ciągle dzisiaj to jest produkt nowy. Ten rynek się rozwija, gdzieś tam zaczyna powoli żyć swoim życiem, ale tak naprawdę ciągle na tym rynku ponad 90% osób to są spekulanci, to są osoby, które chcą zarabiać na fantokenach, a nie z nich korzystać. Moim zdaniem przełomowy będzie absolutnie ten sezon, kiedy skończy się ten COVID, kiedy będą pełne stadiony i wtedy bardzo duża reklama, bardzo dużo rzeczy, które Chilis będzie mogło robić bezpośrednio na stadionach piłkarskich, a więc tam, gdzie toczy się życie, będą absolutnie przełomem, słuchajcie, dla tego projektu. Samo Chilis, oczywiście ekosystem bardzo duży, zapraszam naszego Twittera, Chilis Polska, mamy już oczywiście ten podział, które tokeny są wylistowane, które są włączone, na które czekamy, otwarcie Stanów Zjednoczonych, wprowadzenie UFC, sporty motorowe, otwarcie Indii, to wszystko przed nami i tak naprawdę to są wydarzenia, które mogą spowodować, że ten projekt będzie mega, mega popularny. Natomiast jeżeli chodzi o samą cenę Chilisa, uważam, że jest ona niska, ale uważam, że to są pewne działania na rynku, które są robione po to, żeby nie za bardzo wypompować token właśnie przed wejściem na wielkie rynki, takie jak rynek amerykański czy token indyjski. Dla mnie to jest również projekt długoterminowy, jedna z największych pozycji, jeżeli chodzi o altcoiny w moim portfelu. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Oczywiście mamy informację o wejściu Chilisa na Coinbase Pro. To również trochę podciągnęło cenę. Słuchajcie, zobaczmy sobie, jaka jest cena Chilisa dzisiaj. Mamy 22% w górę, 0,34 dolara, i tutaj również jesteśmy około 60% na minusie. A więc tak jak widzicie, absolutnie potwierdza się to, że większość tych dużych, ale i średnich kapów to są minusy w granicach 40 a 60% poniżej tej pierwszej odsłony hossy na altcoinach. Natomiast
takie tego typu wydarzenie gdzieś tam podbiło cenę, ale uważam, że jest coś jeszcze, uważam, że jeszcze jakiś duży news wleci, widać ruch na Chilizie, widać ruch na blockchainie, widać zakupy, także tutaj zobaczymy. No i oczywiście mamy jeszcze dwa duże wydarzenia, jeżeli chodzi o Chiliz, a więc dołączenie Atletico Mineiro, pierwsza brazylijska drużyna, która dołączy do ekosystemu Chiliz i Socios. No i oczywiście my wszyscy żyjemy euro, ale pamiętajmy, że trwa również Copa America i Chiliz również jako sponsor. Słuchajcie, niesamowita rzecz. Myślę, że powoli ten ekosystem będzie się rozwijał. Jest również Coca-Cola. Nie wiem, czy widzieliście ostatnią akcję z Cristiano Ronaldo, który przesunął na bok dwie butelki Coca-Coli, schował je gdzieś tam z kamery i postawił wodę. I to miało gdzieś tam bezpośredni, być może trochę pośredni wpływ na akcję Coca-Coli. Tutaj gdzieś tam wiele osób się zastanawiało. Natomiast słuchajcie, coraz więcej piłkarzy, coraz więcej drużyn, coraz więcej dużych imprez, tam będziemy widzieć logo Chiliz i Socios i na pewno to temu całemu ekosystemowi bardzo, bardzo mocno pomoże. Oczywiście jesteśmy na Bein Crypto, MicroStrategy pozyskuje 500 milionów dolarów na zakup kolejnych bitcoinów. O tym mówimy bardzo, bardzo często. Była tam zbiórka, słuchajcie, zrobiona i dokupują kolejną porcję bitcoinów. Uśredniają, słuchajcie, sobie cenę. Akcje MicroStrategy również idą w górę, a więc giganci cały czas są z bitcoinem i cały czas swojego bitcoina dokupują. Brytyjczycy rzucają się na kryptowaluty, kupili ich więcej niż w 2020 roku. Takie są, słuchajcie, badania. 7% dorosłych Brytyjczyków kupiło w ubiegłym roku kryptowaluty. To o 2% więcej niż osób kupujących akcje. A więc, słuchajcie, widać, że młodzi ludzie interesują się kryptowalutami. Ciekaw jestem, jak tego typu badania wypadłyby w Polsce. Mówimy często o NFT. Mamy informację, że NFT jest z drastycznym spadkiem zainteresowania. Zakupy tokenów o 95% w dół. To się również wiąże absolutnie z tym, co mówiłem, czyli z przepływem kapitałów. Wiele projektów NFT to są ciągle gemy, to są projekty naprawdę małe, które dopiero łapią wiatr w żagle. Wiele projektów również nie niesie za sobą jakiejś super giga dużej wartości. Natomiast ja uważam, że jeżeli będziemy mieli drugą odsłonę alt sezonu, nawet uważam, że jeżeli będziemy mieli Bessę, to dobre gry oparte o NFT, gry, które będą grywalne, gry z dużym ekosystemem, takie między innymi jak na przykład Sandbox, one sobie absolutnie poradzą. Oczywiście warto śledzić, słuchajcie, cały rynek NFT na CoinGecko, cały czas możecie sobie sprawdzać te projekty. No i oczywiście na CoinGecko możecie sobie śledzić tą kapitalizację, tak jak tu widzimy na wykrecie, rzeczywiście jest ten spadek. Natomiast tak jak mówię, ja dzisiaj nie dokupuję, dlatego że ja mam 5 czy nawet 6 projektów, jeżeli chodzi o NFT, mam dużo małych projektów i czekam po prostu, aż one zrobią swoje. Natomiast kupuję te projekty, które oprócz tego, że gdzieś tam są w tej grupie NFT, to mają konkretną wartość. Nie kupuję projektów, które na przykład, nie wiem, mają same karty do zbierania, czy jakieś śmieszne ludziki, czy jakieś dziwne rzeczy, natomiast kupuję projekty, które są właśnie na rynku NFT, wnoszą konkretną wartość i gdzieś tam wierzę w to, że te gaming, blockchain, to wszystko będzie się rozwijało. Tak jak mówię, na CoinGecko, słuchajcie, możecie sobie śledzić. Warto w mojej prywatnej opinii w swoim koszyku kryptowalut mieć kilka projektów NFT i uważam, że wiele z tych projektów wróci do bardzo dobrych wycen. Mamy duży mega giga news, jeżeli chodzi o Binance'a. Krzysztof Gonciarz, pierwszym polskim artystą, który udostępni swoje NFT na platformie Binance, a więc jeden z pierwszych dużych profesjonalnych, tak to nazwijmy, polskich youtuberów. Mamy polską flagę na mapie Binance'a, słuchajcie, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Już niedługo start platformy, także będzie również tutaj działo się naprawdę bardzo dużo. Mamy również, słuchajcie, mega duży news dla całego ekosystemu Crypto.com. Krótko mówiąc, aplikacja mobilna, a więc giełda. Tak jak wiecie, do tej pory mieliśmy aplikację Crypto.com. To była jedna rzecz. Mamy giełdę, na którą możemy logować się z poziomu komputera i teraz sama giełda gdzieś tam doczekała się swojej aplikacji. Mega, mega rzecz. Syndicate, Supercharger, Stake, Earn, program poleceń. To wszystko będzie na aplikacji. Będę już instalował jutro na spokojnie. Zrobię oddzielny film. Natomiast to jest kolejny puzzle w ekosystemie Chiliz i Socios. Samo Crypto.com rozwija się naprawdę, naprawdę niesamowicie. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Oczywiście trwają akcje na Kusamie. Jeżeli się interesujecie, zapraszamy na polską grupę. Zapraszam również na Twittera Jimmy'ego, który daje bardzo dużo informacji. Osoba numer jeden, jeżeli chodzi o Polkadot, o Kusame. Już niedługo zrobimy kilka wspólnych filmów specjalnie dla Was, żebyście mogli poznać lepiej ten ekosystem. Na koniec
Oczywiście airdrop, cały czas są airdropy na CoinMarketCapie, a więc token REV, również projekt właśnie z grupy MFT, projekt, który jest również dostępny na giełdzie Chilis.net, także tutaj słuchajcie, do zrobienia Learn and Earn quiz i można tokeny zarobić. Zostaw łapę w górę, zostaw subskrypcję, już dzisiaj najprawdopodobniej 16 tysięcy osób na kanale, jutro świętujemy partnerstwo z Probitem, bądźcie z nami, oglądajcie, wiem, że dla wielu osób to jest trudny czas, wiem, że wiele osób jest na minusie, ale trzeba uczyć się cały czas, trzeba się edukować i wiem, że jeżeli będzie spadać sentyment, będzie spadać oglądalność, ale wiem, że część osób zostanie ze mną i z kryptoekipą. Dzięki za uwagę. Hej ekipa!